I właśnie zaczniemy sobie dziejami apostolskimi. Otwórzcie sobie na pierwszym rozdziale dziejów apostolskich. Szybki wstęp. No wszystko się już wydarzyło. Pan Jezus przyszedł, Pan Jezus został zabity, Pan Jezus zmartwychwstał, Pan Jezus objawił się po swoim zmartwychwstaniu i jesteśmy w miejscu, w którym Pan Jezus wraca do nieba, siada po prawicy swojego Ojca i składa obietnicę, że wróci po swój Kościół. I uczniowie, jak to uczniowie, jeszcze nie do końca rozumieją, o co w tym wszystkim chodzi. Wiedzą, że coś się wydarzyło. Czytamy w Ewangelii Mateusza, że część uczniów, w Ewangelii Jana, część uczniów, w tym ci, którzy tu się teraz znajdują w tym pierwszym rozdziale, jeszcze przed wylaniem Ducha Świętego, na nich tchnął Jezus Ducha Świętego, więc oni są pełni Ducha Świętego, chociaż jeszcze nie było dnia Pięćdziesiątnicy i nie wiedzą, co z tym zrobić. Nie za bardzo wiedzą, co z tym zrobić, mają różne pomysły, między innymi mają pomysł na to, że będą teraz badaczami eschatologii końca czasów. I czytamy w 6 wersecie, gdy oni wtedy się zeszli, pytali go mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Oni są zainteresowani konkretnym scenariuszem, który w ich głowie się układa. I Pan Jezus im odpowiada bardzo precyzyjnie, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Pan Jezus mówi, nie o to w tej historii chodzi. Nie po to się to wydarzyło, żebyśmy odkryli zagadkę, kiedy się skończy świat. To nie nasza sprawa. To jest sprawa Ojca, który w odpowiednim czasie zrobi to, co zaplanował. I dalej Pan Jezus mówi, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie uzdrawiać, będziecie uwalniać, będziecie słynni, będziecie celebrować, będziecie sobie różne rzeczy fajne robić i w ogóle będzie tak z górki, nie? Niektórzy tak czytają. I na pytanie, po co ci Duch Święty, dokładnie to odpowiadają. No Duch Święty jest mi potrzebny, bo będę uzdrawiał. Okej? To idź na medycynę. Nie potrzebujesz do tego Ducha Świętego. Duch Święty jest mi potrzebny, bo będę uwalniał ludzi od problemów. Okej? To nabierz trochę doświadczenia, porozmawiaj z tysiącami ludźmi i kolejnemu tysiącu pomożesz. Do tego ci Duch Święty nie jest potrzebny. Okej, to będzie fajnie. Różne są sposoby na to, żeby mi i tobie było fajnie i niekoniecznie potrzebujesz do tego mocy Ducha Świętego. Oczywiście, prawdziwe uzdrowienie następuje w mocy Ducha Świętego, prawdziwe uwolnienie następuje w mocy Ducha Świętego i prawdziwie błogosławiony stan jest wyłącznie w mocy Ducha Świętego. Ale nie po to zabiegamy o Ducha Świętego. Co tak naprawdę powiedział Pan Jezus? Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami. To jest jedyny cel, jedyny powód. Jeśli ktoś modli się o Ducha Świętego, jeśli ktoś pragnie Ducha Świętego i jego celem nie jest świadczenie o Jezusie Chrystusie, to nie otrzyma Ducha Świętego, nie dostanie go. Bo to nie jest narzędzie do samorealizacji człowieka. To jest Bóg mieszkający w człowieku, który chce całej ziemi zaświadczyć o jego Synu, o Duchu Świętym, o Jezusie Chrystusie, przepraszam. Chce całej ziemi powiedzieć Ewangelię i chce, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i dotknięci mocą Ewangelii. To jest jedyny cel, w którym powinniśmy wołać, Panie, proszę o Ducha Świętego, pozwól mi w Twojej mocy być świadkiem Jezusa Chrystusa. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok go wziął sprzed ich oczu. To jest na tyle poważna sprawa, że jest to w zasadzie ostatnia rzecz, którą Pan Jezus przekazał podczas tego pobytu ziemskiego. Jego ostatnie polecenie. Jego ostatnim poleceniem wcale nie jest biegajcie i róbcie wszystko, chrzcijcie. Nie, to nie jest ostatnie polecenie, to jest przedostatnie polecenie padające w Ewangeliach. Jego ostatnim poleceniem do uczniów Jezusa Chrystusa było co? Weźmiecie moc Ducha Świętego i bądźcie mi świadkami. I to jest pierwsze i podstawowe zadanie w moim i Twoim życiu. Świadczyć o Jezusie Chrystusie. Świadczyć o tym, co On zrobił dla mnie i dla Ciebie i co On jest w stanie zrobić dla każdego człowieka.
świadczyć, a nie tylko mówić. Być świadkiem, a nie mówcą w tej sprawie. My mamy świadczyć swoim życiem, swoim zachowaniem, swoimi wyborami, swoimi decyzjami, swoimi myślami, z całym sobą mamy świadczyć, w tym również oczywiście mówić o tym, co dla nas zrobił Jezus Chrystus. Jednym z najpotężniejszych kłamstw w współczesnym świecie wypowiedzianym przez diabła do człowieka jest takie zdanie, że wiara jest sprawą prywatną. To jest bardzo poważne kłamstwo diabła, w które bardzo wielu ludzi uwierzyło, że twoja wiara to jest twoja prywatna sprawa. To jest nieprawda. Twoja wiara jest sprawą publiczną. Jest sprawą całej ziemi. Jest sprawą całego nieba. Dlatego, że twoja wiara opiera się na tym, co dla człowieka zrobił Bóg. Twoja wiara opiera się na Jezusie Chrystusie. On jest fundamentem twojej i mojej wiary i to nie jest nasza sprawa prywatna. Teraz z tym wstępem otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 10 rozdział od 24 wersetu. Nie wiem, jakie macie podtytuły w Biblii, ale ta historia zaczyna się w tym wersecie. Pomimo podtytułów, ja przypominam, że podtytuły nie są natchnione. To jest tylko dopisek tłumacza. Wcale nie oznacza, że jakiś podtytuł jest początkiem jakiejś historii. Tego w Biblii jakby nie ma. To jest dopisek tłumaczeń. Nie wiem, z jakiego korzystacie przekładu. W warszawce jest to w połowie jednego podtytułu i dopiero za chwilę się zaczyna drugi podtytuł, który jest jednocześnie tytułem mojego kazania Kogo się bać? Ale my zaczniemy od 24 wersetu. Pan Jezus do swoich uczniów mówi tak. Nie jest uczeń nadmistrza ani sługa nad swego Pana. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego Pan. Jeśli gospodarza Belzebubem nazywali, tym bardziej jego domowników. Przeto nie bójcie się ich, albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia, a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwóch wróbli, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, kto się by mnie zaparł przed ludźmi i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nauka chrześcijańska jest nieubłagana. Pan Jezus powiedział, że jest jedyną, nie jedną z, jedyną, czyli nie ma innej możliwości, jedyną drogą, jedyną prawdą i jedynym życiem. Nie ma możliwości inaczej dostać się do Królestwa Niebieskiego, jak poprzez Jezusa Chrystusa. Przechodząc przez Jezusa Chrystusa, przechodząc przez Jego życie, przechodząc przez Jego śmierć, przechodząc przez Jego zmartwychwstanie i przechodząc przez to wszystko, co On sobą całym reprezentował. Nie ma innej możliwości. Nie ma innej prawdy na temat zbawienia. To nie jest relatywistyczna rzecz. To nie jest tak, że wszyscy ludzie na ziemi mają jakiś pomysł na Pana Boga i jest kilka królestw niebieskich i w zależności w co wierzysz, do takiego królestwa niebieskiego się dostaniesz. Jedno królestwo niebieskie i jedna prawda. Prawdą jest, że żeby dostać się do nieba, musisz przyjąć, uwierzyć w to, co stało się na krzyżu Golgoty, w swoim sercu i wyznać to swoimi ustami. To jest pewien warunek, który automatycznie działa u ludzi wierzących. My wierzymy w swoim sercu, że to się stało, a nie tylko wierzymy w swoim sercu, jeszcze wyznajemy to swoimi ustami. Znowu nie jest to sprawa tylko i wyłącznie mojego czy twojego serca. My jesteśmy jego świadkami albo nie za wiele mamy wspólnego z tą historią. Pan Jezus mówi, że każdy, kto w ten sposób będzie żył, każdy, kto w ten sposób wyzna
Jego przed ludźmi, będzie zbawiony. Bo on jakby wstawi się za tego człowieka przed swoim ojcem. To jest podstawowa nauka o zbawieniu. Jednocześnie Pan Jezus mówi, że jeśli ktoś nie będzie publicznie świadkiem Jezusa Chrystusa, jeśli ktoś nie będzie żył jako Jego świadek, jeśli ktoś nie wyzna Go przed ludźmi, jeśli ktoś uczyni z tego sprawę prywatną, no to czy mu się to nie podoba, czy mu się to nie podoba, tu jest napisane, że Jezus Chrystus zaprze się znajomości z tym człowiekiem. Inaczej mówiąc, powie: moment, my się nigdy nie znaliśmy. Nigdy nie mieliśmy ze sobą nic wspólnego. Odejdź ode mnie, ty, który czynisz bezprawie. Żebyśmy to dobrze zrozumieli, umiejscowmy to w takich jakby warunkach dla nas oczywistych. Wyobraźcie sobie, że ktoś mówi, że jest moim przyjacielem, że ma ze mną coś wspólnego i przychodzi moment konfrontacji z drugim człowiekiem, ten drugi człowiek tak mówi: wiesz, słyszałem o nim to i tamto, myślę o nim to i tamto, gdzieś tam ktoś coś powiedział, i ten mój przyjaciel stwierdza, że nie będę tam się kłócił, tutaj wydenerwował, jakby po co będę coś udowadniał, że w porządku, przecież mój przyjaciel wie, że jest moim przyjacielem, a to, że ja go tam w tej chwili jakby pójdę w tą stronę i wezmę udział w jakichś niecnych rzeczach związanych z obgadywaniem, to no przecież jakby co się stanie. Ja zachowam w swoim sercu, że to jest mój prawdziwy przyjaciel, a nie będę tu scen robił w towarzystwie. Czy to jest mój przyjaciel? Czy to jest ktoś, kto ma prawo powiedzieć, że się ze mną przyjaźni? Czy ja, widząc takie coś, byłbym zadowolony? No pewnie, że nie. No i to podobnie działa. Podobnie jakby funkcjonuje. To jest bardzo dobry przykład. Nie można mówić, że się jest przyjacielem Jezusa Chrystusa, jeżeli są takie momenty w moim życiu, jeżeli są takie chwile w moim życiu, kiedy dla swojej własnej wygody nie wspomnę, że się znamy. Nie wspomnę, że jestem Jego uczniem. Pójdę na jakiś kompromis, pójdę na jakiś skok w bok, no bo co ludzie powiedzą? Co sobie o mnie pomyślą? No to jest zaparcie się Jezusa Chrystusa. Najprawdopodobniej nigdy w swoim życiu nie przeżyjesz, mieszkając tu, gdzie mieszkasz, takiej historii, że wpadnie jakiś zamaskowany terrorysta simsalabim z nożem, przytknie ci go do gardła i powie ci, że jak ty się teraz nie zaprzesz Jezusa, to on ci podrżnie gardło. Prawdopodobnie nigdy cię to nie dosięgnie. Ja nie mówię, że takie rzeczy się nie dzieją. Dzieją, ale nie w Polsce. Prawdopodobnie takie coś nikt z nas nie przeżyje. No, spójrzmy realnie. Jakby mała jakby prawdopodobieństwo, że przeżyjesz taką historię. Ale na pewno przeżyjesz moment, w którym albo się przyznasz do Jezusa Chrystusa, albo się Go zaprzesz. Albo jasno i wyraźnie przedstawisz, że jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, albo jasno i wyraźnie schowasz to głęboko do kieszeni, uznając, że no nie będziesz się wychylał. Czasem to będą pewne słowa, gdzieś w rodzinie, gdzieś przy znajomych, gdzieś w zakładzie pracy. Słuchaj, nie mogę tak postąpić, bo ja jestem uczniem Jezusa Chrystusa. No to wystarczający powód, bym się tak nie zachował. Czasem to będzie sytuacja na jakichś rodzinnych wydarzeniach. Słuchaj, nie mogę się pod tym podpisać, bo jestem uczniem Jezusa Chrystusa. Po prostu nie wezmę w tym udziału, dlatego że jestem uczniem Jezusa Chrystusa i nie podoba się to mojemu Panu. Czasem to może być coś grubszego, może być jakaś akcja, jak tam troszkę poświadczysz nieprawdy z tym podatkiem, trochę gdzieś tam coś zafałszujesz, coś tam gdzieś przyklepiesz, no to przecież nic wielkiego się nie stanie. Może nic wielkiego się nie stanie, może konstrukcja świata się od tego nie zawali, ale to nie jest świadczenie o Jezusie Chrystusie, poświadczenie nieprawdy, inaczej mówiąc kłamstwo. To jest coś, co nie powinno mieć udziału w naszym życiu. Są pewne zasady, co do których wszyscy jakby rozumiemy, że to są zasady chrześcijańskie, ale pewnie są takie momenty w naszym życiu, kiedy albo się pod nimi podpisujemy czynem, albo nie. Albo tak żyjemy, albo tak nie żyjemy. Na przykład całkiem niedawno miałem rozmowę z moją córką na temat szeroko pojętego chodzenia. Ona już jest w takim wieku, że zaczynają ją tam interesować ludzie, których najchętniej bym pozabijał. No jakby nie.
żeby tak znikli z planety Ziemia na chwilę. No i zaczyna się cały ten bigos, z którym jako ojciec mam sobie niezwykle ciężko poradzić, no bo różne tam gagatki jakby zbierają się wokół mojej córki i tylko patrzą, jakby ją tu dopaść. No to zaczęło się to wszystko, no mieliśmy taką rozmowę i powiedziałem, jak to funkcjonuje w życiu chrześcijańskim, jak to powinno funkcjonować u chrześcijan, jak są pewne zasady, pewne elastyczne zasady, ale też pewne nieprzekraczalne zasady. No i albo jesteśmy uczniem Jezusa Chrystusa i tak funkcjonujemy, albo nie jesteśmy Jego uczniem i funkcjonujemy jak ten świat. I po prostu. I tego mógłbym mnożyć i mnożyć i mnożyć i mnożyć. Każdy z nas doświadcza takich momentów. Każdy z nas doświadcza takich prób i Pan Jezus wyraźnie o tym powiedział, zaczynając od tego, że nie będzie uczeń nadmistrza. Przecież gdy On tutaj był na ziemi, również doświadczał różnych pokus. Również go atakowało pewne, jakby pewien sposób myślenia. On się nie poddał. To jest prawda. On nigdy nie dał się zwyciężyć diabłu, ale prawdą jest też to, chyba możecie na to powiedzieć amen, że nie był wolny od pokus. One go dotykały. O tym Biblia mówi bardzo wyraźnie. Mało tego, w jego przypadku sam szatan próbował go podejść. Nie wiem, czy wiecie, że szatan to nie Bóg, tylko stworzenie. On nie potrafi być wszędzie. Czasami, gdy mówimy, że szatan mnie zaatakował, myślę, że mówimy metaforycznie. Raczej cię zaatakowało coś z tej zwierzchności diabelskiej, natomiast szatan to tak nie do końca angażuje się w pewne sprawy, od tego ma swoich ludzi. Nie? Natomiast w przypadku Pana Jezusa czytamy, że sam szatan go próbował podejść, więc nie było mu to obce. On się też nie mógł zaprzeć swojego ojca, chociaż teoretycznie mógł to zrobić. Nie wiem, czy rozumiecie, mam nadzieję, co próbuję powiedzieć. Sytuacje takie były, ale on tego nie zrobił. Nie mógł tego zrobić, bo naprawdę był Synem Bożym. I Pan Jezus mówi dalej, że musimy zrozumieć, że wystarczy nam, gdy będziemy mieć tak jak On, że nie będziemy ponad tą historią, że będziemy, ponieważ jesteśmy Jego sługami, to będziemy jak On, a nie ponad Nim. I mówi pierwszą rzecz, że przede wszystkim mamy się nie bać, gdy będą nas szkalować. Jego nazywano Belzebubem. Co dziwnego, że od czasu do czasu, z powodu tego, że jesteś świadkiem Jezusa Chrystusa, ktoś ci powie, że wierzysz w jakieś diabelstwo, ktoś ci powie, że chodzisz do jakiejś sekty, ktoś ci powie, że ci wyprano mózg, to w ogóle bardzo lubię, za chwilę się do tego odniosę, ktoś ci to wszystko jakby powie i zadziała. Co dziwnego, Chrystusowi powiedziano, że mocą Belzebuba to robi. Jemu powiedziano, że jest sekciarzem. Jemu powiedziano, że nic nie wie, że tu jest religia prawdziwa, faryzeusze i sadyceusze, a ty, chłystku jeden, syn cieśli, czyż go nie znamy i Marii? Co on może tutaj wielkiego zrobić? Więc co dziwnego, że tak do nas podchodzą. Ile razy słyszymy takie opowieści, że co ty to w ogóle? Ja cię znam. Ty ze mną pracujesz. Co ty mi tu o Bogu będziesz mówił? Co ty możesz wiedzieć o Bogu? A Biblia jednak mówi, że pewne rzeczy są objawione prostaczkom, do których i my należymy. Więc nie boimy się, a miałem się odnieść do prania mózgu. Bardzo to lubię, jak ktoś przychodzi i mówi, słuchaj, wyprano ci mózg. Dziękuję ci za komplement. Jak to wspaniale, że wszyscy widzą, że wyprano mój mózg. Czemu? No, to jest proste. Ja generalnie w moim domu tak mam od zawsze, że jak coś jest brudne, to w tym nie chodzę. Żeby to ubrać, żeby z tego skorzystać, no, korzystam z takiego urządzenia, które się nazywa pralką. Wrzucam to tam w bęben i to się pierze. I jak to jest wyprane, to ja to jeszcze prasuję. Znaczy, no ja nie prasuję, ale jakoś dziwnym sposobem zawsze to jest wyprasowane. Nie wiem, jak do końca to się dzieje. Może jakiś udział ma w tym moja żona. W każdym razie, jak to jest wyprane, no to wtedy to jest do noszenia. Generalnie brudne rzeczy się nie nosi, czyste się nosi. Zgoda, też tak macie. No więc jak mi ktoś mówi, że wyprano mi mózg, to znaczy, że w końcu mogę z niego skorzystać. W końcu mogę z niego, jakby można go użyć.
że wspaniale, że aha, czyli jak mi wybrano mózg, a tobie nie, to jaki ty masz mózg? No brudny, nie? No to jakby, w czyją stronę to jest komplement? No w moją. No to wspaniale, że wybrano mi mózg. Życzę ci, żeby też ci wybrali. Żebyś przestał mieć brudny, zgniły, śmierdzący i uchydny mózg. Wtedy będzie taki, z którego można korzystać. No i Pan Jezus mówi, żeby się nie bać, gdy nas będą szkalować. Po pierwsze, to oznacza, że nas będą szkalować, a po drugie, to oznacza, żeby się nie bać. Naprawdę, nie bójcie się tych wszystkich wyzwisk, tego wszystkiego. Dlaczego? Dlatego, że dalej Pan Jezus mówi, że nie ma nic tajnego, czego by w końcu nie ujawniono, że to, co jakby, co wiemy, mamy mówić z dachów, to znaczy się, to ma być jasne, publicznie, szeroko komentowane, a wcześniej mówi, że to, co słyszymy na ucho, ma jakby być wypowiedziane inaczej, przepraszam, że ma być wypowiedziane w świetle dnia. To oznacza, że to nie ma być żadna metafora, to ma być jasne, czytelne, widoczne stanowisko. To jest trochę tak, od niedawna jeżdżę samochodem, to jest trochę tak, jak jedzie się w dzień, w świetle dnia i widzisz każdy zakręt, wszystko tam, hen daleko, jesteś w stanie sobie coś zaplanować, wszystko jest przejrzyste. No w nocy tak nie jest. W nocy, przynajmniej ja tak mam na razie, że trzeba jechać bardzo ostrożnie, bo ja nie wiem, kiedy jest taki zakręt, kiedy to nic nie widać. W ogóle jakby nie jest to komfortowe. W dzień się lepiej jeździ. No być może ktoś ma inaczej, ja tak mam. I teraz jakby Pan Jezus mówi, zobaczcie, że to ma być w świetle dnia, czyli wszystko ma być czytelne, przejrzyste, wyraźne, dalekosiężne. Jestem w stanie zaplanować i publiczne, bo z dachu. Publiczne. Więc Pan Jezus mówi, że nie ma nic takiego tajnego, czego by nie ujawniono, bo uwaga, prawda się zawsze wybroni. Zawsze. Sama. Dlatego ją warto mówić. Oczywiście ta największa prawda polega na tym, że nawet jak cię ktoś będzie całe życie szkalował, prześladował, śmiał się z ciebie, przyjdzie dzień, że spuści głowę. Przyjdzie dzień, że stanie na trybunale, przyjdzie dzień, że zobaczy, że no i co teraz? On mówił prawdę, całe swoje życie. I to on będzie miał problem, nie ty. Ale nawet w takich mniejszych wymiarach, kiedy mówimy na przykład, że i jesteśmy wyzywani od jakichś moherów średniowiecza i innych tam tego typu określeń. W ogóle to jest hit, nie? Ile razy ja słyszałem, że jestem moherem? Słuchajcie, ja nigdy nie nosiłem moherowej czapki na głowie, nigdy. Z tym pomponem takim. Nigdy tego nie miałem, ale najczęściej słyszę, że jestem moherem. Cokolwiek to oznacza. Kiedy to wszystko słyszymy, kiedy to wszystko jakby do nas dociera, słuchajcie, prawda się sama wybroni. Prawda jest taka, że jak wychowam dziecko w świetle drogi pańskiej, to moje dziecko uniknie pewnych problemów, których nie unikną jej rówieśnice. Moje dziecko nie będzie płakać z pewnych powodów, dla których, czy z powodu których płaczą jej rówieśnicy. Moje dziecko nie doświadczy pewnej trudnej sytuacji, której potem musi cały dom jakby rozwiązać, no bo prowadzę ją na drodze pańskiej. Nawet jeśli ktoś uważa, że to jest średniowiecze, z czasem zobaczy, że to było mądre. Tak? Kiedy prowadzimy małżeństwo w sposób chrześcijański, to inni się rozwodzą, a my idziemy przez te życie razem. Czasem jest lepiej, czasem jest gorzej, czasem trzeba się znieść, czasem jest eksplozja miłości, no życie. Ale kiedy robimy to tak, jak Bóg powiedział, tak jak Bóg nakazał, tak jak Bóg zalecił, no to generalnie z czasem prawda się sama uwiarygadnia. Wszyscy inni mają tarapaty, jakieś rozwody, jakieś historie, a my nie. A my idziemy przez to życie tak, jak należy. Kiedy nie kłamiemy w sprawie podatków, kiedy mówimy, jak jest, no to idziemy spokojnie spać. Inni się martwią, ta skarbówka to się dopatrzy, tego nie dopatrzy. Jak przyjdzie list polecony ze skarbówki, to ja cię w ogóle, teraz mnie tam zabiją. Wszystko wyjdzie, się mnie przetrzepią 5 lat do przodu. A ty dostaniesz wezwanie do skarbówki. Co? Wszystko zgodnie z prawdą. Pójdę i powiem Ewangelię. I się uśmiechnę. I pełen luz. Całkiem niedawno
To są takie prozaiczne rzeczy, o których chcę celowo wspomnieć, żebyśmy zrozumieli, że to nie chodzi tylko o jakieś takie wielkie wydarzenia. To chodzi nawet o takie małe rzeczy. Pan Jezus mówi, nie bójcie się, wszystko wyjdzie na jaw, prawda się sama wybroni. Całkiem niedawno gadałem ze znajomym, kupowaliśmy w podobnym czasie samochód i no ja powiedziałem, że tyle, ile płacę, tyle ma być tu wpisane, nie ma w ogóle innej opcji. Tak, zapłaciłem, tak, trzeba zapłacić podatek, obojętnie kto go pochodzi, żadne tam nie umniejszamy wartości samochodu, wiecie o co chodzi, nie? A on tam się dał jakby w historię wpakować, że trochę mniej na fakturze. Tylko jak będzie coś nie tak, jak będzie jakaś awaria, jak będzie jakaś sprawa, że trzeba będzie odzyskać swoje pieniądze, no to ja odzyskam swoje pieniądze, a on odzyska pomniejszone okłamstwo. Gdyby się okazało, że jest jakaś wada ukryta i trzeba będzie się sądzić, to ja się będę sądzić o sumę, którą naprawdę za ten samochód dałem, a on będzie się sądzić o sumę minus kłamstwo, na które pozwolił. Oby tak nie było, ale chcę wam podać przykłady jakby takich prostych rzeczy. Ktoś kiedyś mądry powiedział, nie wiem kto, nie sprawdziłem, ktoś kiedyś mądry powiedział, że człowiek, który cały czas mówi prawdę, to jest człowiek, który nie musi się zastanawiać, co odpowiadać na pytania. No bo on się nie zakręci w swojej historii, on cały czas jakby mówi, jak było, jak się ma i prawda się sama obroni. Często ktoś przychodzi, pyta, co masz do powiedzenia na ten temat, bo ktoś tam coś powiedział, ktoś coś napisał, nic, to jest kłamstwo i koniec. Prawda się sama jakby wybroni, nic ci nie muszę udowadniać, prawda się sama wybroni. Ja idę spokojnie spać i Pan Jezus mówi, nie bójcie się, po prostu się nie bój. Nie ma nic tajnego, co by nie zostało ujawnione. Zawsze warto przyznać się do bycia uczniem Jezusem Chrystusa. Zawsze warto robić tak, jak uczy Pan. A wiecie, my doskonale potrafimy odpowiedzieć na pytanie, jak zachowałby się Jezus. W zasadzie nie da się wymyśleć takiej sytuacji, w której ktoś uczciwie mógłby powiedzieć, nie wiem, co by zrobił Jezus. Raczej zawsze wiemy, co by zrobił Jezus. Teraz polega to na tym, że my mamy zrobić tak jak On, a to się samo w odpowiednim czasie wybroni. Dalej, co nam mogą zrobić? Pan Jezus mówi, nic nam nie mogą zrobić. Ostatecznie, nawet jeśli nas zabiją, to nie ma żadnego znaczenia, dlatego że my już żyjemy życiem wiecznym. I słuchajcie, jeżeli ktoś ma z tym problem, jeżeli ktoś nie rozumie tego, że naprawdę to życie na ziemi jest nic nie warte, nic nie warte, to jest krótka chwila, no to ma problem z wiarą. Jeżeli ktoś się boi śmierci, jeżeli ktoś się boi jakby iścia za Jezusem, bo może mu się coś stać, może umrzeć, mogą go zabić. W Polsce raczej nie, ale globalnie patrząc i ktoś tego, chociaż zaraz podam przykład, ktoś się tego niezwykle bardzo boi, no to ma problem z wiarą. Ja się zastanawiam, czy taki ktoś jest chrześcijaninem. Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie nie. Całkiem niedawno mi się teraz przypomniało, więc podam ten przykład. Słuchajcie, całkiem niedawno było tak, nie możemy spożywać wieczerzy pańskiej, nie możemy się zgromadzać, nie możemy to, nie możemy tamto, bo umrzecie. No to umrzemy. No to się rozchorujemy i umrzemy. No i co z tego? Gdzie jest napisane, że mam za wszelką cenę unikać śmierci? Raczej jest napisane, że mam za wszelką cenę być posłuszny Bożemu Słowu. A tam jest napisane, że kto nie je i nie pije, ten co? Nie ma życia wiecznego, no to jak mogę nie jeść i nie pić? Tam jest napisane, że mam się wspólnie zgromadzać. No to kto mi zabroni z moimi braćmi się wspólnie i siostrami wspólnie zgromadzać? Tam jest napisane, że pierwszy Kościół witał się pocałunkiem świętych. To kto mi zabroni? Kto mi zabroni przytulić mojego brata, przytulić moją siostrę? Tam jest napisane, że mam chorych i potrzebujących odwiedzać. To kto mi zabroni? No ale umrzesz. No to umrę. No to umrę. Najważniejsze jest życie. O nie. O nie. Tak mówią ludzie niewierzący. Nie jest najważniejsze życie. Najważniejszą sprawą jest Jezus Chrystus. Najważniejszym zadaniem jest Jezus Chrystus. Priorytetem w moim i twoim życiu jest Jezus Chrystus, a nie moje czy twoje zdrowie. Ja oczywiście nie powiedziałem, że mamy lekceważyć zdrowie, że mamy lekceważyć życie, ale ono nie jest rzeczą najważniejszą
dla mnie i dla ciebie. I Pan Jezus mówi: nie bój się. Nie bój się tego. Raczej się bój. Raczej się bój Boga. No i tu już jest prawdziwy galimatias. Co to za nauczanie? Przecież my się Boga nie boimy. Słuchajcie, jak słyszę takie rzeczy z zakazalnicy, to ja nie mogę po prostu uwierzyć, że kaznodzieje tak głoszą, że oni się Boga nie boją. Jak to się Boga nie boją? Prosta zasada jest. Jeśli się nie boisz Boga, to boisz się wszystkiego i wszystkich. Jeśli się boisz Boga, to nie boisz się nikogo i niczego. Nie ma nic złego w tym, że się boimy Boga. Ja się bardzo boję Boga. Bardzo. To nie oznacza, że mój Bóg jest terrorystą. To nie oznacza, że mój Bóg zrobi mi kuku, gdy coś pójdzie nie tak. To wszystko nie oznacza. Znowu prosty przykład. Gdy zapytasz się mojego syna, czy boi się taty, on ci powie zgodnie z prawdą: tak. Z tatą żartów nie ma. Jak tata coś powiedział, to powiedział i koniec. I boi się. Boi się. On wie, że jak trzeba będzie, to pójdzie klaps. Jak trzeba będzie, to pójdzie kara. I nie ma żartów. Tata to nie mama. Proste. Mamy tam. Mama jest od mamowania, tata jest od tatowania. Tak to Pan Bóg stworzył. Niechby tak to działa. Przynajmniej powinno tak to działać. Wierzę, że w domach chrześcijan nadal tak to działa. I gdy zapytasz mojego dziecka w ten sposób, to on ci wytłumaczy: tak, boję się taty. Oczywiście, że się boję taty. Jak kogo mam się bać? No pewnie. Jak tata powiedziała, ja przekroczę pewne ten, no to będą konsekwencje. Ale to nie oznacza, że moje dziecko myśli o mnie jak o terroryście. To nie oznacza, że ja wpadam do domu i: dzień dobry, synku, i pas, i od razu go tam zapobiegawczo 3 razy z lewej, 2 razy z prawej, po tyłku i po twarzy. Tego wszystkiego nie powiedziałem. Ale boi się moje dziecko swojego ojca. Tak jak ja się bałem mojego ojca. I to nie oznacza, że mój tata mnie prześladował, katował, gnębił i męczył. Nie, on mnie wychował. To, jaki jestem, w dużej mierze jest spowodowane tym, jak wychowali mnie moi rodzice i mojej bojaźni przed tatą w domu. Pewnych rzeczy nie robiłem, bo wiedziałem, że chociaż mi się wydaje, że się wykręcę, to jak się nie wykręcę i tata się dowie, to się żarty skończą. Żarty się skończą. I pewne rzeczy mnie ominęły, dlatego że bałem się konsekwencji. Nie ma nic złego w tym, że dziecko Boże boi się swojego Boga. To wcale nie oznacza, że uważamy Boga za terrorystę. To wcale nie oznacza, że Bóg nas pierze bez litości, gnębi, męczy i to jest jakiś taki uzurpator i nie wiadomo co. Tego wszystkiego nie mamy na myśli, mówiąc, że boimy się Boga. To oznacza, że Bóg nas wychowuje, a Biblia o tym mówi wprost, że kogo kocha, tego karci i wychowuje. I jak chrześcijanie sobie tego nie przypomną i zaczną takie mymly robić z tej całej historii, to ta historia się bardzo źle skończy. Więc mamy bać się Boga. Czemu? Bo Bóg może zatracić naszą duszę, może zabić naszą duszę. Bóg może spowodować, że będziesz martwy za życia. A to jest najgorszy stan, jaki człowiek może osiągnąć. Po pewnym przekroczeniu cienkiej czerwonej linii, którą Biblia nazywa grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, teoretycznie oddychasz. Teoretycznie jesz, wydalasz i wszystkie czynności biologiczne spełniasz, ale jesteś bardziej jak roślina, jak człowiek. Ty już nie żyjesz. Już nie żyjesz. I to może zrobić tylko Bóg. Kiedy On to robi? Tylko Bóg wie. Dlaczego On to robi w jednym przypadku, a w drugim nie? Tylko Bóg wie. Ile razy można zawieść, zaprzeć się, żeby nie przekroczyć tej cienkiej czerwonej linii? Nie wiem. Biblia nie odpowiada na to pytanie. Piotr się zaparł 3 razy, a nie przekroczył cienkiej czerwonej linii. Judasz się zaparł 1 raz i ją przekroczył. I nie było ratunku. Gdzie jest ta granica? Nie wiem, ale jest. Ale jest. Ale jest. I lepiej się go nie zapierać. Lepiej żyć w bojaźni Pańskiej. Lepiej nie doprowadzić się do takiego stanu, że niby żyjesz, ale już umarłeś. Już nie ma dla ciebie nadziei i ratunku. Jest tylko mrok, który cię otacza. Ludzie zaczęli to nazywać depresją. Ludzie zaczęli nazywać to przygnębieniem. Ludzie nazywali, w przeróżny sposób zaczęli to nazywać. To jest śmierć duszy. Śmierć duszy.
I to zawsze bardzo źle się kończy. Bardzo źle. I Pan Jezus mówi, tego się bójcie. Nie bójcie się ludzi. Bójcie się raczej takiego stanu. Bójcie się raczej Boga, który ma kontrolę nad waszą duszą. Przejmijcie się tym, co jest w Słowie Bożym napisane. Przejmijcie się pewnymi zasadami. Przejmijcie się pewnymi normami. Przejmijcie się naukami Jezusa Chrystusa. Żyjcie godnie swojego Pana. Bardzo lubię, gdy powtarzamy, że jesteśmy z rodu królewskiego i kapłańskiego. To jest prawda. Tylko przypomnijmy sobie, kim jest król i kim jest kapłan. Król to jest ktoś, kto ma pewną władzę ustawodawczą, władzę prawodawczą, władzę sądowniczą, ma to wszystko jakby z aktu nadania. To jest ktoś, kto rządzi, to jest ktoś, kto jakby funkcjonuje, jest dosyć istotny, to jest ktoś, komu należy się pewien szacunek, jednocześnie jest to ktoś, który no, odpowiada. Na pewne rzeczy sobie nie może pozwolić, bo jest królem. Pewne rzeczy mu nie wypadają, bo jest królem. Można to łatwo zaobserwować w Anglii. Przez chwilę to było fajne, co ten Harry wyprawiał, ale szala się przechyliła. Teraz Anglicy mówią, że moment, William to jest ktoś, kogo chcemy na stanowisku króla, a ten Harry już przekroczył tą granicę i nam się już to nie podoba. My byśmy jednak chcieli, żeby król się zachowywał jak przyszły akurat w tym przypadku, jak król, żeby pewne rzeczy robił dlatego, że no, będzie nas reprezentował. Rozumiecie? To jest w rodzie królewskim. Tak, mamy pewne przywileje, ale mamy pewne obowiązki. W pewien sposób coś reprezentujemy. Nie możemy przeginać. Nie możemy zbytnio poluźnić. Jesteśmy królami, skoro on jest królem królów i jesteśmy w rodzie królewskim. Kapłan. Kto to był kapłan? Kapłan to był ktoś, kto reprezentował zagubiony lud przed Bogiem i Boga przed zagubionym ludem. I my jesteśmy w rodzie królewskim i dokładnie to jest nasze zadanie. Przecież my mamy reprezentować ten zagubiony lud przed Bogiem. Robimy to modląc się. Panie, zbaw naszych bliskich. Zbaw tych, którzy jeszcze nie uwierzyli w Twoją Ewangelię. Prosimy Cię, Panie. Nie? Czyli reprezentujemy tych niewierzących, ten zagubiony lud przed Bogiem. Jako kapłani Boga Najwyższego i tym ludziom reprezentujemy Boga. Nie możecie mordować, nie możecie zabijać i nazywać tego aborcją, bo Bóg zabronił. Koniec, kropka. Nie ma żadnej debaty na ten temat. To jest wyraźne polecenie Boga, nie morduj. Wyraźne polecenie Boga, życie rozpoczyna się w chwili poczęcia. Nie ma dyskusji. To są aksjomaty. Bóg powiedział. Nie możesz cudzołożyć, nie możesz frywolnie żyć. Czemu? Bo Bóg tak powiedział. Nie możesz kłamać. Czemu? Bo Bóg tak powiedział. Masz uczciwie pracować i jeden dzień odpoczywać, a nie leniuchować 6 dni, no i od czasu do czasu zerwać się do pracy. Czemu? Bo Bóg tak powiedział. I tak moglibyśmy mnożyć. Więc reprezentujemy Boga przed zagubionym ludem. Jesteśmy do tego powołani. I mamy się tym przejąć. To jest nasza odpowiedzialność. To jest nasze zadanie. To nie są żarty. Kiedy słyszę chrześcijan, którzy mówią, trzeba dać ludziom wybór, nie można nikogo zmuszać do Boga. Na głowę upadli? Nie wiedzą, kim są w tej historii? Zapomnieli, że są z rodu królewskiego i kapłańskiego? Przejmują się w ogóle tym, co się wydarzyło? Oni mają Ducha Świętego? Chyba w kieszeni. Bo w sercu nie, skoro pozwalają na nieprawość. A dalej Pan Jezus mówi, że taka postawa, znaczy dalej to przeczytamy, nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a nie idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Oczywiście,
że to czasem przynosi problemy. Oczywiście, że to czasem wywołuje pewne konflikty, pewne napięcia, zwłaszcza wśród najbliższych, niekoniecznie tych dalszych. I Pan Jezus mówi, no ale ja nie przyszedłem, żeby tu było klawo, żeby tu było jakoś będzie. Ja tu nie przyszedłem, żeby tu było spokój w takim sensie, co my czasami mówimy, że dla świętego spokoju. To nie jest święty pokój. To jest głupi pokój. Ja tu nie w tej sprawie przyszedłem. Ja tu przyszedłem przynieść miecz. On mówi, ja was poróżnię. My się dzisiaj tak bardzo boimy tego podziału na wierzących, niewierzących, zbawionych, niezbawionych, żyjących moralnie i żyjących niemoralnie, dobrych i złych. My się tak tego bardzo boimy. Nam się wydaje, że Bóg jest takim, który wszystko to ze sobą łączy. Otóż nie, Bóg to bardzo wyraźnie rozdziela i będzie to rozdzielał zawsze. Ostatecznie rozdzieli owce od kozłów. I to nie są żarty z Jego strony. To nie są wygłupy z Jego strony. Nie będzie odwrotu. I On mówi, ja tu w tej sprawie przyszedłem. Podzielić świat na wierzących i niewierzących, posłusznych i nieposłusznych, moralnych i niemoralnych, dobrych i złych, mądrych i głupich, pełnych oliwy i tych, przed którymi drzwi zostaną zamknięte. To nie są żarty. Dalej Pan Jezus mówi, że jeśli ktoś bardziej miłuje, to sobie przeczytamy z innego fragmentu. Otwórzcie sobie Ewangelię Łukasza na 14 rozdziale, jeśli dobrze pamiętam, tam jest to dosadniej przez Łukasza zrelacjonowane. Ewangelia Łukasza, muszę znaleźć. 14 rozdział chyba. Tak. Przeczytamy sobie od 25 wersetu. Do tego miejsca, gdy wszystko było w takim właśnie świętym spokoju, gdy nastąpiły pewne cuda, ale nie mówiono o trudnych rzeczach, gdy ludzie dostępowali tego, co chcieli, ale jeszcze nie słyszeli o cenie, którą trzeba zapłacić, do tego miejsca czytamy w 25 wersecie, że za Panem Jezusem idą co? Liczne tłumy. Żebyśmy to dobrze zrozumieli, jak teraz jakby nie, ale jak podróżowałem dużo pociągami i takimi, wiecie, środkami lokomocji i czasami no z nudów zaczynałem rozmowę jakby z towarzyszami tam w przedziale, nie, najczęściej to był pociąg, nie? I wypowiadałem się na temat Boga albo coś mówiłem o Bogu, no to super w ogóle, co za gość w ogóle, świetny gość, nie? I jak na przykład do Anglii bardzo często kiedyś byłem, teraz znowu jakby latam i z różnymi nacjami sobie rozmawiałem na temat Boga, równy gość, dopóki się nie określiłem, dopóki nie powiedziałem Jezus Chrystus, nie już każdy Bóg, nie każdy pomysł na Boga, nie jeden z Bogów, tylko Jezus Chrystus, który jest jedyny. To już się mniej podobało. A jak jeszcze powiedziałem, że jest pewna cena do zapłacenia, że tak, Bóg ma moc naprawić twoje życie, ale musisz się stać Jego uczniem. Jak to tak? To nie wystarczy nam podnieść dwa palce do góry i powtórzyć? No nie. No, to już nie pasowało, nie? Więc do tego momentu liczne tłumy, bo Pan Jezus jeszcze pewnych rzeczy nie powiedział. Liczne tłumy. I Pan Jezus zauważa, że idą za Nim liczne tłumy. 25 werset. Obraca się do nich i mówi tak. Do ludzi, którzy za Nim podążają. Wszystko im się podoba. Widzą wspaniałe rzeczy. Wyznawcy. Wspaniale jest. I Pan Jezus obraca się do nich i mówi tak. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki i żony i dzieci i braci i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. On się odwraca i mówi do nich tak. Jeśli ja dla was nie będę najważniejszy, jeśli ta sprawa nie będzie dla was najważniejsza, jeśli nie będziecie gotowi swoim ojcom, swoim matkom, swoim żonom, swoim dzieciom, swoim braciom, swoim siostrom, a nawet samemu sobie powiedzieć, że Jezus Chrystus jest najważniejszy, Jego słowa są najważniejsze, Jego prawda jest najważniejsza,
za Nim idę, ani w lewo, ani w prawo, tylko tak, jak Pan wyznaczył, nie ugnę się pod żadnym ciężarem. Jeśli coś jest w Słowie Bożym, to będę tak robił bez względu na koszta. Będę bezkompromisowy, będę fanatyczny. Fanatyczny, nie konserwatywny, fanatyczny w tych sprawach. Ktokolwiek na mnie spojrzy, powie, to jest jakby stracony człowiek. On i ten jego Jezus. Jeśli to tak nie będzie wyglądało, jeśli to tak nie będzie funkcjonowało, nie możecie być moimi uczniami. Przestańcie za mną łazić. Idźcie do domu. Idźcie stąd. Nie będziecie moimi uczniami. Super, nie? Na pewno to było motywujące. To był coaching wersja Jezus. Nie? Po prostu idą za nim tłumy, idźcie do domu. Jak nie jesteście w stanie wszystkiego położyć, wszystkiego poświęcić, coś tam chcecie sobie poopowiadać, że no, potrzebujemy czasu, nie tak od razu. Idźcie do domu. Nie będziecie moimi uczniami. To jest tak, jakby pastor dzisiaj stanął za kazalnicą i powiedział tak, co, albo będziesz tak żył, albo idź do domu. Nie przychodź tu więcej do zboru. Nie ma sensu. Nie trać czasu. Mojego, swojego, nie zabieraj tlenu w kaplicy. Idź do domu. Ja w ogóle często tak mówię. Jakby ktoś mi przychodzi tam i ten, to chłopie, idź na piwo. Nie trać tej niedzieli. Idź se na piwo. Bo i tak nie jesteś uczniem Jezusa Chrystusa. Idź się upij. I tak idziesz do piekła i tak. Po co ci to wszystko? Po co się męczysz? Albo oddajesz wszystko, albo nie jesteś uczniem Jezusa Chrystusa. Albo na 100%, albo na 0%, nic po środku. No nic po środku. I Pan Jezus dokładnie to do nich mówi. I dalej mówi tak. Kto nie dźwiga krzyża swego. On mówi, to będzie trudne. To nie jest łatwa sprawa. To jest niesienia krzyża. Tylko wiecie, krzyża nie z jubilera. Tylko tego szorstkiego, drewnianego, ciężkiego krzyża, pod którym Pan Jezus upadł. Tego krzyża. Tego trudnego krzyża. W pocie czoła. Zapierając się samego siebie. Jeśli ktoś nie dźwiga krzyża, a idzie za mną. Patrzcie, czyli można nie dźwigać krzyża, a iść za nim. Czyli podoba mi się styl Pana Jezusa. To jest w ogóle mądre, co on mówi. To jest ciekawa myśl teologiczna. To jest ciekawy pomysł. Fajnie, że są tacy radykalni jak Jezus Chrystus. Ale samemu tego nie robię. Czyli można tak żyć. Pan Jezus to zauważył, że można tak funkcjonować. Wielu tak funkcjonowało. Wielu tak funkcjonuje. Podoba im się. Ale sami nie chcą tego nosić. Wzruszają. Przeczytałem książkę jakiś tam pisarki albo powieściopisarza chrześcijańskiego, albo jakieś świadectwo. O, jakie to tkliwe, jak on tutaj się zachował, jak wspaniale, też bym chciał tak żyć. I potem jest pierwsza próba. To jest tylko książka. Tak się nie da żyć. Nawet słyszałem o ludziach, którzy potrafią powiedzieć, mienią się być chrześcijanami. No Biblia Biblią, a życie życiem. Biblia Biblią, życie życiem. Pan Jezus mówi tak, rozpoznaje, że można tak funkcjonować. I mówi, kto idzie za mną, a nie dźwiga krzyża, nie może być uczniem moim. Nie będziesz uczniem Jezusa Chrystusa tak żyjąc. Nie nauczysz się w tej szkole niczego. Będziesz repetował i repetował i repetował, aż się to źle skończy. Kto bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie. Kiedy ktoś przychodzi i mówi, pastorze, ja uwierzyłem w Chrystusa, ja teraz będę tak żył. Usiądź sobie chwilę i ze mną porozmawiaj. Czy ty to przemyślałeś? Czy ty jesteś pewny tego, że ty chcesz iść za Jezusem Chrystusem? Czy ty przeliczyłeś koszta? Czy ty rozumiesz, że od ciebie się odwróci bardzo wiele osób? Czy ty rozumiesz, że będziesz dziwolągiem? Czy ty rozumiesz, że będziesz wytykany palcami tam, gdzie zachowasz się jak Chrystus? Czy ty rozumiesz, że zapłacisz ogromną cenę? Czy ty to przemyślałeś? I dopiero po takiej analizie można dojść do wniosku, dobrze, to weź krzyż i idź za Jezusem Chrystusem. Ale czy ty rozumiesz?
Czy ty przemyślałeś tą sprawę, że to nie są żarty? To nie jest skupić się, spiąć się i przez pół roku przychodzić do zboru. Nawróciłeś się? Tyle, ile będziesz żył. Każda niedziela należy do Pana całkowicie. Całe twoje życie, ale chcę podać konkretny przykład. To nie jest tak, że my się zepniemy na miesiąc. Nie. Ty do końca życia niedzielę będziesz spędzał w ten sposób. Szybkie śniadanie, zazwyczaj nie ma obiadu, jakiś keps gdzieś wciągnięty po drodze, bo trzeba w zborze być, bo trzeba coś zrobić przed, po i tamto i owamto. A jeszcze ci dojdzie środowe nabożeństwo, a jeszcze ci dojdzie grupa domowa, a jeszcze modlitewne, a jeszcze to, a jeszcze tamto. No kiedy ten czas? Nie ma czasu. I to nie jest spięcie się na miesiąc. Czy ty rozumiesz, że tak będzie funkcjonowało twoje życie? Tak one będzie wyglądało. Wakacje będziesz dobrze przemyśliwał. Dobrze będziesz to analizował. Moment, jak ja pojadę teraz na wakacje, a jestem w zespole uwielbienia i ci pojadą na wakacje, no to co, pastor się na szybko nauczy grać na pianie, czy co on zrobi, bo rok? A potem powiemy, że to jego wina? To jak wczoraj było tłumaczone? No i już zaczniesz analizować, no to moment, to ja nie mogę jechać w lipcu, bo ten jedzie w lipcu, musimy się dogadać, ja pojadę we wrześniu, ty, rozumiecie? To nie jest spięcie się na miesiąc, to jest całe życie. Całe życie. Będą ci patrzeć na ręce całe życie, tylko patrzeć, kiedy się potknie. Kiedy się okaże, że to hipokryta. No dobra, tam miesiąc święty jest świętszy niż papież. O, to najczęściej tak, tak by papież był kiedykolwiek święty. Ale jakby już dobra, zostawiając to określenie. Świętszy niż papież. I no patrzą, no liczą, kiedy się wyłoży, kiedy on tam w końcu się wyłoży. Kiedy w końcu pokaże, że to jest nieprawda, 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 nieprawda. Tylko liczą na to, czy ty to przeliczyłeś, że tak będzie wyglądało twoje życie. Ale oczywiście, jak się nie wyłożysz, no zaczną się zastanawiać. Coś za długo. Coś za prawdziwe to jest. Ty on się naprawdę zmienił. On naprawdę jest inny. W tym musi być jakaś głębia. My go znamy, my ją znamy. Oni tak nigdy nie żyli. To były takie słomiane zapałki. A teraz nagle funkcjonują inaczej. Choć sprawdzimy, co to za Bóg i szerzymy Ewangelię. Jesteśmy Jego świadkami, rozumiecie? Ale jest pewna cena do zapłacenia nie na miesiąc, do końca życia. Prowadzimy chrześcijański dom. Dzieci są nieubłagane. Dzieci widzą wszystko. Wszystko, wszystko, wszystko. Nic nie ukryjesz przed dziećmi. Nic. A jeśli coś w tej historii jest nie tak, raczej twoje dzieci święte nie będą. Raczej się nie nawrócą. Raczej zobaczą, że to jest nieprawdziwe, że on się spina na niedzielę, ale w poniedziałek już jest po staremu. Rozumiecie, o co chodzi? To jest pewna cena do zapłacenia i Pan Jezus mówi, nie na chwilę. To będzie wasze życie. Ono będzie tak wyglądało. I dalej mówi, że przelicz to, zastanów się, bo to nie są żarty. To nie jest na próbę. Chrześcijaninem nie staje się na próbę. To jest zabicie starego człowieka. Nie ma powrotu. Nie ma pół starego człowieka, pół nowego człowieka. Stare przeminęło, oto wszystko nowe czynię. Narodzenie się na nowo. I Pan Jezus mówi dalej tak. A gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Potem podaje przykład z królem, który polega na tym dokładnie, tym samym na wojnę, że nie przeliczył kosztów. O co chodzi? No chyba nie ma gorszej historii, jak bycie udawanym wierzącym. Śmieją się z tego człowieka niewierzący, no bo zwariował gdzieś tam, chodzi jakby jakieś Biblię nosi pod pachą, to jest w ogóle jakiś wariat w ogóle, o co mu chodzi. Tu coś tam na Facebooku zlinkuje jakąś wypowiedź jakiegoś pastora, to jest w ogóle jakiś, pa, odbiło mu, nie? I zaczynają się komentarze, no a on tak naprawdę nie jest wierzącym i jednocześnie za chwilę się z niego śmieją wierzący. Ty w ogóle nie poznałeś Pana Jezusa. Ty w ogóle się musisz człowieku nawrócić. Nie ma znaczenia, co ty na Facebooku dodajesz, co ty w ogóle, czy ty jesteś w niedzielę w zborze, czy nie. Ty się musisz nawrócić, my widzimy, jak ty żyjesz. Ty się ogarnij i napomnienie. No i wszyscy się z niego śmieją, wierzący i niewierzący. A najbardziej się śmieje diabeł i to jest największy chichot diabelski. Taki człowiek potem całe życie chodzi do zboru, całe życie się spina, a ostatecznie ląduje w piekle. I słyszy od Jezusa, nigdy się nie znaliśmy. Nie należysz do mnie.
nie jesteś prawdziwy w tej historii. To nie są żarty. Chrześcijaństwo to nie są żarty. To nie jest na chwilę, to nie jest na próbę, to nie jest test. Albo w to wchodzimy i nosimy krzyż, albo nie będziemy Jego uczniami. Albo radykalnie żyjemy przemienionym życiem, albo nie będziemy Jego uczniami. Albo decydujemy się oddać swoje życie i wszystko w swoim życiu, albo nie będziemy Jego uczniami. Pan Jezus jest bardzo radykalny, tylko nam to czasami umyka. Jednocześnie, gdy ktoś naprawdę żyje chrześcijańskim życiem, naprawdę nosi Jego krzyż i jest uczniem Jezusa Chrystusa, będziesz wzrastał. Będziesz widział i słyszał coraz więcej. Będziesz coraz bardziej używany i coraz więcej rzeczy się po prostu uda. Dlaczego? Bo postawiłeś sprawę Królestwa Bożego na pierwszym miejscu, a wszystko inne będzie Ci przydane. Ale tylko wtedy, jeśli naprawdę jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, jeśli decydujesz się naprawdę oddać Mu swoje życie. Dalej Pan Jezus mówi tak: dobrą rzeczą jest sól. Jeśli jednak sól zwietrzeje, czym ją przyprawić? To jest fascynująca wypowiedź Chrystusa. Sól nie może zwietrzeć. Nie ma takiej możliwości. Prawdziwa sól nigdy nie wietrzeje. To się nie może stać. Ten minerał tak ma. Chemiczna sól może wietrzeje, ale to nie jest sól. Prawdziwa sól, ten minerał stworzony przez Pana Boga, nie wietrzeje. Sól jest zawsze słona. Obojętnie ile stoi na wietrze, na słońcu. Ona jest zawsze słona. Sól nie wietrzeje. I Pan Jezus to wie. I tak naprawdę On mówi tak: albo jesteś solą, albo się nie da z Tobą nic zrobić. Bo nie ma czegoś takiego jak zwietrzała sól. Jeśli sól zwietrzeje, ona się nie nadaje do niczego, bo ona nie jest solą. To jest jakiś falsyfikat, to jest jakaś podróbka. Nie wiem, czy wymyślono jakąś chemiczną sól, ale jeśli wymyślono, to być może ona może zwietrzeć. Prawdziwa sól nie jest w stanie zwietrzeć. Albo ty jesteś solą, albo ty nie jesteś solą. Nie da się ciebie dosolić i poprawić, bo chrześcijaństwo to nie jest 12 kroków do wspaniałego życia. Chrześcijaństwo to jest śmierć starego człowieka. Koniec. Nie ma tamtego człowieka. Nie ma tamtej historii. Nie ma tamtych pomysłów na życie. Wszystko jest nowe i święte. Radykalne. Chrześcijaństwo to jest narodzenie się na nowo. No i teraz pytanie, dobra, fajnie się tego słucha, ale jak to zrobić? Jak tak żyć? Tu jest odpowiedź. W 15 rozdziale, w 1 wersecie. A zbliżali się do Niego wszyscy. Tłumy poszły. Ci, którzy nie byli gotowi. Ale znalazł się ktoś, kto się do Niego zbliżył po tej przemowie. A zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Tylko człowiek, który przyszedł do Jezusa Chrystusa, bo potrzebował przebaczenia grzechów. Tylko taki człowiek, który naprawdę się upamiętał, naprawdę poszedł do Chrystusa z powodu swoich grzechów, z powodu swojego sposobu życia. Tylko taki człowiek, który odkrył, jak ten celnik, że z powodu swojej natury wiecznie źle robi i potrzebuje, żeby Bóg zabił starego człowieka i narodził go na nowo. Tylko człowiek, który naprawdę się upamiętał, poprzez co naprawdę się narodził na nowo, tylko taki człowiek ma w ogóle szansę być uczniem Jezusa Chrystusa. Jeśli ktokolwiek poszedł do Jezusa Chrystusa z jakiegokolwiek innego powodu, jak grzechy, jak konieczność przebaczenia grzechów, jak konieczność zmiany natury grzechu, jeśli ktokolwiek, kiedykolwiek poszedł z jakiegokolwiek innego powodu, nie będzie uczniem Jezusa Chrystusa. Jeśli ktoś poszedł do Jezusa Chrystusa, bo mu obiecano, że jak pójdzie do Jezusa Chrystusa, to mu już nigdy pieniędzy nie braknie, nie będzie uczniem Jezusa Chrystusa. Jeśli ktoś poszedł do Jezusa Chrystusa, bo mu obiecano, że będzie miał kupę kumpli, przyjaciół, frajne w niedzielę, wycieczki zborowe, ciastko po nabożeństwie, nie wiem,
muzykę lepszą niż w innym kościele, dymy, światła, dyskoteki, kolory, nie wiadomo co tam jeszcze wymyślą, nie będziesz uczniem Jezusa Chrystusa. Jeśli ktoś poszedł do ucznia, do Jezusa Chrystusa, bo mu powiedziano, że dostaniesz darmową zupę, cię tam przebierzemy, wykąpiemy, wykrochmalimy, postawimy na nogi, odkazimy, otwrzymy i co tam jeszcze zrobimy, i to był powód pójścia do Jezusa Chrystusa, nie będziesz uczniem Jezusa Chrystusa. Jest tylko jeden powód. Mój grzech. Panie, potrzebuję Cię, bo zgrzeszyłem. Potrzebuję Cię, bo nie potrzebuję świętym życiem żyć. Nie chodzi o to, że śmierdzi moje ciało. Chodzi o to, że śmierdzi moja dusza. Nie chodzi o to, że głodne jest moje ciało. Chodzi o to, że głodna jest moja dusza. Nie chodzi o to, że moje uszy chcą usłyszeć lepsze uwielbienie. Chodzi o to, że moje uszy chcą usłyszeć Twój głos. Panie, potrzebuję przebaczenia grzechów. Potrzebuję narodzić się na nowo. Uratuj mnie, zbaw mnie od siebie samego, od swojego pomysłu na to wszystko. Panie, jestem grzesznikiem, jestem celnikiem. Potrzebuję Ciebie, zrobię wszystko. Wezmę na siebie krzyż, pójdę za Tobą radykalnie, ale ratuj mnie, Boże. Taki człowiek staje się uczniem Jezusa Chrystusa. Takich ludzi potrzebuje współczesny Kościół. Na takich ludzi jest wpatrzony Boży Syn. Obyśmy takimi ludźmi byli. Amen.